Nie przerywaj mi, daj mi dokończyć, pozwól mi powiedzieć. To jest moje święte prawo, żebym dokończył. Jeżeli słyszę któreś z tych zdań, to od razu mi się zapala nie tylko jedna czerwona lampka, ale cała girlanda światełek. Bo jeżeli ktoś się domaga, żeby mu dać dokończyć, to znaczy, że to, co do mnie mówi, nie jest wystarczająco interesujące, nie jest wystarczająco ciekawe. Czyli on nie chce mi przekazać jakiejś informacji, nie chce mi powiedzieć czegoś nowego, tylko chcę po raz kolejny z rzędu powtórzyć to, co ja już dawno rozumiem, że już mi 7 razy powiedział. I jeżeli ktoś się domaga ode mnie, żebym dał mu dokończyć, to ja mu daję z radością dokończyć i nie zadaję dodatkowych pytań. Czemu? Ponieważ jeżeli ktoś się domaga, żeby mu dać dokończyć, to znaczy, że on potrzebuje terapeuty, a nie rozmówcy. I wtedy należy odegrać rolę terapeuty, dać człowiekowi dokończyć. Dlatego pamiętaj, jeżeli ktoś do ciebie powie, daj mi dokończyć, nie przerywaj mi, to od razu załóż szeroki uśmiech, bo masz odegrać rolę nie rozmówcy, a terapeuty, który zadba o dobry stan ducha tej osoby, która koniecznie cię błaga o pomoc, jak ktoś cię błaga o pomoc, bo on koniecznie chce być wysłuchany, mimo że nie ma nic ciekawego do powiedzenia. A zdarza to się nawet wysoko postawionym osobom. Dlatego niezależnie jak to wysoko stoi, czasami gada bez sensu i domaga się, żeby go wysłuchać. Czyli dać mu tę szansę, żeby się poczuł lepiej. Może trochę litości dla tych, co nie mają nic do powiedzenia.